Dzień dobry Państwu. Jadę sobie przez Polskę i patrzę, a na mojej mapie po drodze taka miejscowość Przysucha. No, to tam właśnie jadę. Zatrzymam się na chwilę. To może w końcu nagramy te obiecane światełka w samochodzie. To się zobaczymy później. Albo wcześniej. Zobaczmy jeszcze spalanie. Tempomat 125. I takie oto spalanie, moim zdaniem, mega dobre. Wjeżdżamy do Przysuchy. Spalanie 5.2. Lublin, Przysucha. Całkiem rozsądnie, bez wielkiego eco-drivingu. Można by powiedzieć, że ekonomiczna ta benzyna. Oczywiście na autostradzie było 8, ale jakby tak to uśrednić, to można by spokojnie powiedzieć, że tym samochodem można się mieścić w 7 litrach bez większego kłopotu. Ale tu wyboje, jak on tą drogę mi rozkładał. Gdzie jest czerwony dywan, ja się pytam. Jedzenie wiozę. Telefonu nie odbierają, zaraz się okaże, że wcale mnie tu nie chcą, pozamykali się. I co wtedy? Co to będzie? Jakiś namiot wszędzie pojechać kupić. Rozbić się. Ale może mnie ugryźć, nie wpuścić. No nic, zobaczymy. Wjeżdżamy na ulicę Hrabiów. I zaraz zobaczymy, czy ktoś jest w domu. Zawsze mi się mylą bramy, ale chyba już wiem, gdzie jestem. A jest, tu się nie da pomylić. Piękny szyld, ale samochodów nie widać. No nic, zobaczymy. Tak jak podejrzewałem, do domu mnie nikt nie wpuścił. Nie jestem godzien chyba. Ale ja wiem, gdzie oni koczują. Tu ich na bank znajdę. Nie wiem, czy poznajecie drogę. Drogę tak zwanej blachowni. Bardzo kulturalny shooter. Jak się zielono zrobiło od ostatniego razu. Ostatnio całe 3 dni padało. Było beznadziejnie. Teraz wygląda na to, że całkiem przyjemnie. Temperatura zewnętrzna 25 stopni, gdzie jeszcze 3 dni temu było 8. Ale pewnie, znając nasze szczęście, na weekend, jak już wrócę do domu, to będzie całkiem gorzej. Już nie może być za dobrze. Ale tu się ładnie zrobiło. Ludzie sobie pracują, porządki robią. Tu Paweł pewnie też tam coś grabi. Chyba że po prostu z ugryziem jest. No bo jak go tu już nie ma, no to nie wiem, to już trzeba jechać dalej. Wtedy trzeba będzie przybrać azymut na północ i jechać. A tak bardzo chciałem nagrać te światełka wieczorem, żeby nie było na mnie. Ja chciałem. Zobaczymy. O, jesteśmy już na rewirach. Zobaczymy, czy szlaban otwarty. O, jest szansa. Jest szansa. Jest Taurus. Beżydal. Ale jest. To znaczy, że ich tu znajdę. Chyba że się zepsuł i tu go porzucili. No nic, idę poszukiwania dalsze czynić. Hop, hop! Siema. Siema, ugryziu. No pewnie. Bartosz Piotrowski, Polska Północna. Dzień dobry. A ugryź bramę wyważy. Scout bez 4x4 po raz kolejny na blachowni. Kolega Bartek Piotrowski, Polska Północna, już mówiłem, się będzie zagrywał. Jesteśmy tutaj w sumie nieprzypadkowo, bo no można powiedzieć, że jako ekspert dzisiaj nie tylko motoryzacyjny, ale również alkoholistyczny, no ale też Bartek mi tutaj doradzi, bo mam dylemat, co zrobić zamiast fotopułapek, które nie do końca się tutaj sprawdzają. No ale to już ja się na tym nie znam.
ty się będziesz dzisiaj tutaj zastanawiał. A wkopiesz kable? Ja nic nie kopię. A ktoś ci wkopie kable? Nie, chyba tobie. Ja to czekam na usługę po prostu. No dobrze, ale czy chcemy robić kable, czy chcemy robić Wi-Fi? Od tego jesteś, żebyś mi sam doradził. Ty nie mnie pytaj. A prąd będziesz miał? No tak, tutaj to prąd zaraz będzie doprowadzony. Jak będzie doprowadzony, to nie ma problemu. Rozumiem. Ciężko się odpala bez kluczyka, nie? Jeszcze nie umiem. No dźwięk V6 zdecydowanie lepiej tutaj brzmi. To chyba pełna zgoda, prawda? No ale wygląd... No jednak Skoda jest spoko. No nie jednak. Ustaliliśmy tutaj przed chwilą plan. Będziemy dzisiaj nagrywać z drona. Taurusa, może zrobimy supa też. Bo gałka mi się schowała. Wreszcie będę miał ujęcie z drona na kanale. Z drona. A co my tu mamy? Co to za dron w ogóle? Jak on się... DJI Mavic Mini. Jedynka, bo dwójka teraz wyszła, ale... Czyli taki kurdupel troszeczkę. Kurdupel. Nam 4K niepotrzebne. Co, i on z tym telefonem odlatuje, tak? Dokładnie. Bierze telefon i sprzedaje. Jak Lombard. Weź mnie to. Ugryź, nie jedz pana. Tego też nie wiem. Odejdź stamtąd. No bo ci ogon zmieli zaraz. No. Leci un czy nie? Czekaj, musi się ustawić. I tu się pokaże wtedy wszystko. O, widzisz, się pokazało. Widzisz? Czekaj, bo mi tu ostrość nie może. Masz ostrość? No trochę, on się gubi przez to światło. To czekaj, to schowamy tu się do światła. To co, lecimy? No. Błagiń! Uważaj, chcesz tego? Tu nagraj teraz, zobacz jak ładnie wyglądasz. Mhm. No miodzio. A możesz bliżej jeszcze? Nie? No. Już umiem trochę. Fajne. Brzmi trochę jak osa. Jak stado osa. Łobnie. Z tego będzie. Dawaj. No jeszcze powiedz, że na stole wylądujesz. A my czekaj, wyląduję na co? Jest środek? Środeczek. Deska, jak widzicie, jednak nie będzie jechała na dachu. Tylko będzie jechała w bagażniku. Ja zbyt leniwy jestem po prostu, żeby to robić za każdym razem. Nie, to nie jest tak, to nie, po prostu tak jest bezpiecznie. Bardzo, oczywiście. Jak już przymocowaliśmy wszystko na gotowo, to stwierdziliśmy, że tak będzie lepiej. I racja. Dlatego jest tak. Racja. Cyku, cyk. Nie, powiem ci szczerze, że przyzwyczaiłem się, że do pick-upa to wkładałem i zapominałem. No tylko tam czasami gumką, wiesz, przepasałem, nie? I ona jechała. Teraz jedzie jeszcze lepiej. No, więc zaraz... Stabilizacja... strug powietrza bocznych, które owiewają samochód, żeby było mniejsze CX, czy tam XC, czy jak tam się nazywa? Stabilizacją. Dobra, zaraz przełączamy się na ujęcia z drona. Dobra.
Robocop, Bruce Lee, Terminator i Rambo w jednym. King Bruce Lee karate mistrz. Mistrz się mówi. Dobra, poczekaj, bo jeszcze muszę cię zostawić. Cyk, tu są klucze też. Majtki, skarpety. Taurusa. Łogiń? Łogiń. Jeszcze sobie tylko klucze pobiorę. Łyżkę. Przegłem nieco. Tak. Ale może byś Baywatcha zrobił? No weź zanuć tą muzyczkę przynajmniej. Podłożymy. Sam pipa. Ciepła? Łapiesz go? Nie, właśnie uciekam. Idziemy na wyspę, co? Thank you.
Basenu? Po nogawce idzie. Odpalił, chyba pojedziemy. Chrystus Taunus Taurusem. Kolega, który napisał wczoraj ten komentarz, że sobie Chrystus Taurusem popierdala zwycięstwo. Ale cię powtórz, że ja muszę wypikać. Nie, mów normalnie, ja wypikam. Kolega, który wczoraj napisał, że Chrystus sobie Taurusem to naprawdę zwycięstwo i rozbił pan banek. Ja tylko pociągnął. Ale bym się z krawężnika spierdolił. Pip! W końcu go dogoniłem, bo mu się paliwo skończyło. A tu się szybko kończę. To jest ten peszek. No to miałeś kogoś coś zapytać tam. Tak. Zacząłem trochę o tym paliwie, to tylko powiem, że ten samochód pali olbrzymie ilości paliwa. Ale co do sceny. Przed chwilą zobaczyliście scenę, zresztą po raz drugi ją chyba nagraliśmy, o ile za pierwszym razem ci się udało ją złapać. Zatrzymałem się i tak zamachałem ręką. Pytanie jest do was teraz. Nie wiem, co jest jeszcze do wygrania, na pewno uścisk ręki na pierwszym zlocie, na który przybędziecie. Może coś jeszcze, zobaczymy. Może jakiś rabat na coś. Albo nagroda niespodzianka. Albo nagroda niespodzianka. A może jest ktoś, kto chciałby ufundować nagrodę, a moją wyślemy. Ale wracając. Z jakiego filmu, gdzie, w jakim filmie, polskim zresztą, kultowym filmie, w którym amerykańska motoryzacja występowała, zresztą ta scena też zawierała, w tej scenie zagrał amerykański samochód sportowy, podpowiem. I nie niebieski. Ale dla podpowiedzi, niebieskim takim samochodem jeździł Nikoś z Kotarczak. Więc jeśli ktoś z Państwa kojarzy tą scenę z tego filmu kultowego polskiego, to proszę o odpowiedź w komentarzach. Obdarzę tę osobę szacunkiem. I na pewno uśmiechem jeszcze. I uśmiechem. A możemy wysłać Pawła włosy, jakie zetkniemy w końcu. Niedoczekanie. Pani się gibie. Cielęcinko! Zaczekaj. To co, teraz część nieoficjalna? A co to znaczy, Paweł? Montaż. Aha!
Ja myślałem, że bardziej będzie to część filozoficzna. Czyli może będziemy być. Obalać jakąś tezę. Może być. Nakleimy na butelkę napis teza. To odetniemy tą tym. No. A nagle wjedziemy. Ale poczekaj. A, ale to wtedy już po części filozoficznej trzeba będzie zrobić część ze światełkami w Skodzie, bo obiecałem. Ale to z tego będzie oddzielny film. Tak? Pewnie. Matko Bosko. No, no co, to będziemy godzinę? Znowu? Wtedy, ale godzina 08. Zniknęły, nie? No dobra. Zrobimy film o światełkach. 8 sekund. Oczywiście. A co? Stać nas. O. Bakterie tylko w telefonach nagładujemy i będzie git. Przyjdzie git, będzie git. Super. Super. A ile? Super deska. Jesus, jak on szarpie. A Giertek jest super minister. Wie jak szatan. Całe 25 jedziemy. I palimy też. No. O, czekaj, bo ja chciałem zawsze dokręcić ten element tutaj przyrody, który był kiedyś elementem motoryzacyjnym. Może to jeszcze jeździ. To? Te? No. Ta czerwona jest na kanale. Ten jeszcze nie, ale może będzie. A jak to tak jeździ, jak to jest tak nisko, on się podnosi? Ten to jeździ, dobrze jeździ. Ale w sensie... Nie, ten się chyba nie podnosi. Czyli przez oni garby... Oni go tam po prostu tak pasami wsadzają. Przez garby minus 15 na godzinę. Teraz go zdejmą na lato. A, czyli jak łódkę. Mają slip specjalny do niskich, Civików. Olek, jak oglądasz, to cię serdecznie pozdrawiam. Ja lubię te Civiki, bo one nic nie ważą. Ale bałbym się tym szybko jechać, bo też dlatego nic nie ważą, bo tam nie ma dużo obudowy. Tam jest nic. Tam jest 780 kilo może, jak dobrze wybałby. Co z tego, że jest 8 poduszek, 6 kurtyn i w ogóle. No na pewno. Kurtyny to od matki z dużego pokoju. Kurtyna to opada, jak się tym rozwali. W kapcie spadają, kurtyna opada, tylko zostaje piórnik i dobranoc. Do piórnika. A teraz jeszcze jest moda do urny. Tak, żeby było 100% pewności, że to ty. Nie, wtedy zawsze można mnie gdzieś ze sobą jeszcze zabrać. Później cię wymieszają i będzie ten, jak pies przemielony razem mnie to, z piórnikiem. Mnie trzeba rozsypać na torze wyścigowym, to taka... Możesz złożyć obietnicę, że również tego dopilnujesz. Tor wyścigowy? Tak. Dobra. Będę gryzł opony wszystkich wrogów. Rozsypię cię na torze wyścigowym. Dziękuję. Obaj jesteśmy perepeczko. Tylko, że ja jestem perepeczko z Janusika. A ja z 13 posterunku. A Bartek jest z 13 posterunku. Czekaj, ja już robię. Uwaga. No ale nie, no to dobrze, bez koszulki. To bez koszulki byłoby dużo lepiej. On nie chodził bez koszulki. Kiedy czekaj, muszę tu sobie wsadzić. Ciebie na hak będziemy nadziewać zaraz. Kuklinowski boczków przypiecze. Przypiecze. Czy to jest już koniec występu? Tak. Czyli dziękujemy, tak? Dziękujemy. Przestań nagrywać. Nie umiem.